Witam wszystkich zainteresowanych techniką antenową. Dzisiaj przetestujemy sobie dwie anteny. Jedna Horizon 4x4 Logis V1, antena dualbandowa i antena kierunkowa też 4x4 dualband. Oczywiście jak mówiłem, MU-MIMO, cztery wyjścia antenowe, jedna antenka i druga. Do tego punkty dostępowe będą użyte RT-AX87U, dwa takie same, cztery porty antenowe wyjściowe, z tym, że jeden z nich będzie użyty jako bridge. Czyli ten, który jest aperuterem, podłączymy sobie pod antenę dookólną tą, a ten zabierzemy w teren, podłączymy go pod ten panel. Bridge będzie połączony kablem internetowym do laptopa, także sprawdzimy sobie taką realną przepustowość, jaka jest na porcie, jaką możemy uzyskać na porcie Ethernet. Jeszcze jedna uwaga, ta antena, ona nie powinna być używana w tej konfiguracji, dlatego, że to jest antena przeznaczona na hale magazynowe. Ona ma dwie wiązki, jedna wiązka jest podniesiona do góry i ta główna na wprost. Ona będzie miała mniejszy zysk niż deklarujemy, bo ta druga wiązka jest po to, żeby odbijała się od sufitów w halach magazynowych. To jest specjalnie zaprojektowana w ten sposób antena. Ale nic, przetestujemy sobie ją w terenie, także ona będzie miała mniejszy zysk niż powinna mieć, przez to, że właśnie tracimy tą drugą wiązkę. I zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Także tą antenkę montuję tutaj na budynku pod AP router. A tą zabieramy w teren i tego bridge'a i ten laptop. I w takim razie do zobaczenia w terenie. A tutaj mamy antenę. 300 metrów to jest tamta druga droga odległości. Jesteśmy już na miejscu. Odległość 300 metrów. Tutaj panel widać zamontowany. Bridge już jest podłączony. Także testujemy. Poziom sygnału minus 62,63. Pasmo 5 GHz. Sprawdzimy teraz przepustowość. Testujemy przepustowość. Aplikacja iPerf. Możemy podsumować dzisiejszy test. Router RT-AC87U, antena panelowa dualband 4x4 MU-MIMO, odległość 300 metrów. Po drugiej stronie antena dookólna 4x4 Logis V1, też dualbandowa antena. Maksymalna przepustowość, jaką udało nam się uzyskać, to 270 megabitów na sekundę w aplikacji iPerf. Za chwileczkę jeszcze na koniec test iPhone'em bezpośrednio do tamtego routera. I na tym będziemy kończyli i zapraszam do kolejnego odcinka. A tutaj mamy samego iPhone'a.